Szufla! W dzisiejszym odcinku będzie tylko krzesło. Dobra, żarcik. Będzie krótki, ale czadowy odcinek. Edycie zrobi się słabo i dostanie najgorszy prezent ever. Ale czadowe to są moje gusta, jak nic, jasny gwint. To o, słabo mi. Najgorsza rzecz ever. Czego to kupiłem? Ktoś mi to musiał polecić. Trzeba będzie jakiś kurs wymyślić, koleżanki, co nie? Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Prezenty od Przemcia. Przemek już po AliExpress, Edyta ma prezenty, które wylosuje z pudła zaraz po intro. Christian, dajesz. Proszę bardzo, dzięki Christian za intro. Kurde, zepsułem opakowanie, ale mam więcej. 3, 2, 1, ile prezentów dzisiaj? Losuję. Co to było? Jeden. To jest moje chyba. Dwa. Co to jest? Ale język mi za... Jasny gwint. Co tam? Ostatnio było masno w odcinku, do dzisiaj widzę, że tak... Ej, tu się coś wysypało. Drobniej coś robisz. Wysypało się z ostatniego odcinka, były jeszcze inne folie. Co ty gadasz? To zostaw może na... Ale nie, to się inaczej otwiera, to mógł... Nie. Widzisz, stąd się chyba coś wysypało. To było to? No nie wiem, zobacz Przemek, zobacz co się wysypało. Nie, coś jest ta. I mi podaj. Ej, to jest chyba niepaznokciowe. Ale czadowe to są moje gusta, jak nic, jasny gwint. To o, słabo mi. Ale czadowe wzorki takie. Nie jungle, tylko motywy zwierzęce. O matko, ale ładne takie. I tak ładnie zrobione. Me gusta. Tak? Me gusta, tak. I takie fajne mięciutkie. A to są inne, bo tamte były oznaczone. Edyta. Tak, w ostatnim inne. Odcinku były troszeczkę inne pudełka, bez tych niebieskich. Tu... Kurde, jak teraz zrobić, żeby to nie uciekło wszystko na to? A nie, no popatrz, ale dupa. Co zrobiłaś? No, byś tak... Nie chcę dać zamknąć potem, no. Aha. Jasny gwint, pół godziny będę wsadzać teraz folię do środka. No tamte były trochę lepiej to było rozwiązane. A tutaj druga. O Jezus, to już mi się podoba. Jeden mi się mega podoba. Który? Nie zgadnę. Czekaj. Czekaj, nie będziesz. Zaraz to. Garnę. Kurde, nie wiem, który ci może podobać, ta. Ale strzelam, że ten, albo ten, albo ten, albo ten. Podpowiedz mi. Ale to powie żaden z tych na pewno. To jest jak niekończąca się niespodzianka. Niby ją otwierasz, wyskakuje, chowasz ją, ona znowu wyskakuje. Ze mną wygrasz, ja cię tutaj przewietrzę. Jezus Maria, to tam dogłam, no. Jak ktoś ma zbyt spokojny żywot, niech sobie kupi te folie i niech mi tak wyłażą i niech sobie powkłada chwilę. Ta już w ogóle cała wylazła. Przyrestwa najlepsza, bo... Wiesz co, myślałam, że ta będzie ładniejsza, ale... Tam to było lepsza. Dobra, daj to zamknę, a ty już bierzesz ciężki to żeby dać. Już to garnę. Bo masz spokojny żywot, jak to powiedziałaś? To mało mam stresu w życiu, no. Tak. O tak, dobra. Dało się. Będzie wytrwała. Cieszę się. Powiadasz, co coś jest? No to chyba nie jest paznokciowe, czy to jest paznokciowe? Paznokciowe? Co to jest? O Boże, przenajświętszy, najgorsza rzecz ever. Najgorsza rzecz ever. Ja widziałam, jak tym zrywają żele, tak? Ale ogólnie to jest chyba do. No, do zdzierania lakieru hybrydowego, jak tak? Jak z tym zdzierają żele? Wytłumacz mi to. Czego to kupiłem? Ktoś mi to musiał polecić. Jak rozmaczasz żele typu Soak Off albo lakiery hybrydowe, to po prostu tak zeskrobujesz tym. Tym po paznokciu jeździć jeszcze naturalnym? Ała! Ostre to jest, popatrz. Nie chcę dotykać tego już, ja mam... Ostre bardzo to tutaj jest w środku. Tutaj tak, ostre no. No nie wiem, czy to jest bezpieczniejsze od frezarki. Oczywiście, jeżeli ktoś nie potrafi frezarką się posługiwać, to na pewno tam to będzie bezpieczniejsze, ale takie jest takie jakby do... Grubiańskie trochę, nie? Takie zakończenie ma jakby coś, takie narzędzie do czyszczenia witroceramiki, czyli płyty elektro... jakiej? Nie wiem, ale mi się... Jak nie wiem, czy nie widziałam czasem... Jest płyta ceramiczna, płyty ceramicznej. Niesamowite. To ceramika, to jest po angielsku. Ekscytujące to, co mówisz. Dobra, to bierz następny pytanie. Widziałam chyba kiedyś w filmiku, jak ktoś podważał żel, który się tak zapowietrzył i tak... Co, Edyta? Nie pokaż mi tego, bo to boli. Nie mów mi tego dobrze. Uszy mi krwawią. Każde narzędzie, które jest poprawnie
używane, no powinno być bezpieczne, tak? To raczej stylistka ma na sumie... Co to jest? Create patterns and dots using. Do kropeczek? Dots using. Ale tak dużo od tego samego, tak? Rozumiem? To w różnych kolorach. Ej, to... A nie, to już jest, to już jest to. Tego się nie otwiera. Takie anifachowe. Czemu? Fajnie. Ale to jest takie anifachowe, wiesz o co chodzi, nie? No plastikowe po prostu do robienia. To jest mniejsze, to jest większe. Wszystkie te same są. Tak. Po prostu z jednej strony jest większa, z drugiej jest mniejsza. Kuleczka ala. I robisz sobie dot, czyli kropki. Szkoda, że jak robiłam kropki, nie było tego, nie? Na moich paznokciach, pamiętacie? Ja mam wrażenie, że będzie jeszcze jeden prezent, bo tam jest jakoś licho. Licho? Ostatni odcinek był taki masny. Jeden lakier. Taka sinusoida, wiesz? Ale za to jaki? 48 lakierów, jeden lakier. Na pewno nie ma nic więcej? Ale za to jaki, popatrz. Pokaż. Ej, to jest ta Elsa. Co to jest? A już taki był. To a te brązowe tam są z Elsy też? Nie pokaż wiem. No. Przynieś. Tak. To! O, i mamy top do niej. To dobrze by było. Patrz, jakie ciekawe butelki. Ta też jest ciekawa bardzo. Już zapunktowała u mnie ta firma. Takim innym podejściem niż inni, nie? Innym niż inni. Top. Ciekawe, czy... Gęsty czy rzadki? Nie wiem. Edyta, bierz jeszcze jeden prezent. Tak mało było w tym odcinku. Potem dziewczyny będą mówiły, oj, tak mało, tak mało. A czemu ja ulegam dziewczynom? Jeszcze łamię swoje zasady. Bo mnie lubisz. Coś w tym jest. Dobra, wzięłam. Będzie grubaśno. Tak? Jeszcze trochę prezentów zostało. Wele? Trzymaj. Tak, żele paint. Paint żele. Żele paint. Ej, to są te 9D! Ile ich jest! Ja cię a nie są te same wszystkie? Tak, te same. 02, 01. Patrz, 02, 02, 01, 01. Trzeci aha. Raz 02, 01. Stary, tyś tego kupił. 06, 06. Na pewno? No tak, 06, 06. 04, 04. 04, no, ja nawet 04. Ja to kupiłem, Edyta, dlaczego tak zrobiłem? 03, no nie wiem, 05, 01. Co, czyli cztery kolory to są tylko, chcesz mi powiedzieć? Nie, no więcej. 6. To są te same, co w poprzednich prezentach, Przemek. Tylko tak dużo? O co chodzi? Co to tu jest, Edyta? Ej, co to tu jest? Dobrze spojrzałeś. A bo to, ale czemu kupiłem, co? Ja nie wiem, ale musisz zwracać uwagę na to. Dobra, fajnie. No patrz. Fajnie? Pokaż. Ile magnesów? Tak, ile magnesów. To dobra. Ciekawe, czy są mocne, czy nie. To się okaże. Ale mam zapas magnesów do tych koci. Do tych, popatrz, furki jest aż tyle, nie? Możesz robić hurtowo, Edyta. No, trzeba będzie jakiś kurs wymyślić, koleżanki, co nie? W 9D? Tak, jakieś wzorki. No, przysiądę, porobię jakieś, powymyślam. Co, wszystko moja droga w tym odcinku? No, tak naprawdę to... Nie było za ciekawie, nie? To fajne. No to chociaż jedno ci się podobało. Bez warstwy. Pół się cieszy. To tu się z tego się mega cieszę, będzie komplet, do tego będzie szło. Szkoda, że bazy jeszcze nie ma, Przemek. Pamiętaj, zawsze jak będziesz kupować kolory, to baza i tobie. Ja może kupię, tego, tylko nie? To wysyłam w osobnych paczkach, bo ja czasami tych paczek nie rozumiem. Tu nie no, wiem. To też było osobnym w ogóle, nie? Dobra, w każdym razie w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Czoło!